Witam Państwa serdecznie w kolejnym wykładzie z cyklu Księgi Mądrościowe i Pieśni Izraela. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład będzie poświęcony w całości Księdze Hioba. Jak Państwo zapewne pamiętają, literatura mądrościowa w Biblii obejmuje pewien korpus, nazywany korpusem sapiencjalnym, czyli pewien zbiór, który składa się z pięciu bardzo cudownych, głębokich ksiąg. Po pierwsze Księga Przysłów, którą dopiero co przerabialiśmy, Księga Hioba, Księga Koheleta, Mądrość Syracha oraz Księga Mądrości. Nie ukrywam, że Księga Hioba jest moją ulubioną w tym korpusie. Spędziłem nad nią wiele lat studiów. Od zawsze pasjonowałem się tym dziełem. Nawet nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale pewnie Państwo zrozumieją, kiedy w trakcie tego wykładu będę starał się zachęcić Was również do lektury tejże właśnie księgi. Myślę, że wiele osób, nawet takich, które nigdy nie czytały Pisma Świętego, słyszały o czymś takim jak Hiobowe wieści. Czyli coś, co potocznie mówiąc kojarzy się z traumą, z czymś, ze złymi jakimiś informacjami, z czymś, co może nas przerażać albo napawać po prostu lękiem. Dlatego wiele osób powstrzymuje się przed dotykaniem nawet Księgi Hioba, tak myślę, bo raczej woleliby coś bardziej pozytywnego. Coś, co odpowiedziałoby na, albo pokrzepiło ich na duchu od razu, w kluczu właśnie jakichś radosnych tekstów, które od razu niosą ze sobą radość. Tymczasem Hiob kojarzy się właśnie z pesymizmem, z pewnym zagrożeniem, z cierpieniem, z bólem itd. To prawda, wszystko tam jest, ale nie tylko to, bo obok całego bólu i cierpienia, które paradoksalnie są tylko pretekstem pewnym do zadania o wiele ważniejszych pytań, które to pytania nie do końca nawet są artykułowane, ale rozsądny czytelnik od razu je sobie postawi. Te pytania wybrzmiewają same z siebie niejako, pod wpływem lektury i ta księga nieustająco prowokuje wszystkich czytelników do takiego nieschematycznego myślenia. Jak powiadam, jestem w niej, mogę śmiało powiedzieć, zakochany. Wielokrotnie ją odczytywałem, wielokrotnie poddawałem studium i powiem szczerze, że za każdym razem wyciągałem jakieś nowe lekcje. Na tym polega jej piękno również, że jest to wielka enigma. I w zależności od kontekstu życia, w którym się ją czyta, w zależności od także lat, wiedzy, której przybywa, mądrości, której przybywa, miejmy nadzieję, nam wszystkim, którzy dojrzewamy, nie tylko w mądrości, ale i w latach, że w tym kluczu ona otwiera przed sobą, przed nami zupełnie nowe podwoje, takie, których byśmy się być może nie spodziewali. Ja już wcześniej Państwu mówiłem, że księgi mądrościowe nadają się do takiego, powiedziałbym, jako taka platforma do dialogu również z niewierzącymi. Jest tam mnóstwo problemów, które prawdopodobnie nie spodziewalibyśmy się tam znaleźć. Już mówiłem o tym przy okazji Księgi Przysłów, na przykład kwestie związane z dobrym wychowaniem, kwestie związane ze znajdowaniem przyjaciół, męża, żony itd. No to są być może kwestie tak przyziemne, że nie spodziewalibyśmy się ich szukać, znaleźć w księgach mądrościowych. Tymczasem one właśnie tam są. Dlatego, że księgi mądrościowe interesują się życiem. Życiem ludzi tutaj, w tym wymiarze horyzontalnym. Relacjami międzyludzkimi. Nie ma tam może aż tak dużo, gdy chodzi o objawienie, gdy chodzi o prawo Boże, bo to wszystko zostało już wyartykułowane wcześniej, choćby w Torze. Natomiast mędrcy interesują się tymi właśnie relacjami, które istnieją między ludźmi. I jeżeli o relacjach mowa, jeżeli o sytuacjach mowa, no to przecież nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, iż życie ludzkie to nie tylko radości, ale także smutki i cierpienia. Co wobec tego robić, kiedy przyjdą owe smutki i cierpienia, kiedy dotknie nas jakaś trauma, w jakiś sposób sobie z nią radzić? To są pytania, na które odpowiedzi muszą znaleźć, poszukać nie tylko wierzący, bo one nurtują, te pytania nurtują również niewierzących. I stąd Księga Hioba jako taka płaszczyzna może posłużyć do
dialogu z niewierzącymi. Nigdy nie wiadomo, kiedy właśnie Słowo Boże dotknie osobę, która deklaruje niewiarę, właśnie na tej niwie, na niwie cierpienia. Bo ono samo w sobie jest rzeczywiście bezsensowne. Jeżeli nie nada mu się jakiejś głębszej perspektywy, albo nie zobaczy się je w jakiejś innej perspektywie niż tylko ta przyziemna, taka bardzo, powiedziałbym, związana z tą teorią odpłaty, retrybucją, wówczas na pewno będzie kryzys, na pewno będzie problem i to podwójny. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że w Księdze Hioba znajdziemy wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące cierpienia, bynajmniej. Ale mogę nawet powiedzieć tak, że Pan Bóg niejako uchyla się od odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpienie. Hiob zadaje je kilka razy prawie wprost, ale na to pytanie odpowiedzi praktycznie nie ma. Opowiem też dlaczego. Moi drodzy, Księga Hioba jest tak niesamowitym dziełem, jest takim arcydziełem, dziełem sztuki, które za każdym razem przemawia inaczej, jak już wspomniałem. Żeby jednak zyskać ten obraz, o którym myślę, żeby zaszczepić w Państwu pasję, którą ja mam do tej księgi, musimy nieco, przepraszam za słowo, ale rozebrać ją na czynniki pierwsze. Musimy zapoznać się z jej strukturą, z pewnymi konwencjami, których autor używa po to, żeby przekazać nam pewne myśli, żeby sprowokować nas do myślenia, żeby w jakiś sposób sprowokować dyskusję, żeby oduczyć nas myślenia schematycznego. Musimy rozebrać ją na czynniki pierwsze, zobaczyć strukturę, strategię, konwencje. To wszystko jest bardzo ważne jako wprowadzenie do lektury później samodzielnej. Ten wykład będzie wyglądał w ten sposób, że na początku opowiem Państwu o strukturze, o poszczególnych częściach tego dzieła. Przeprowadzę Państwa przez różnego rodzaju dialogi, które tutaj się rozgrywają, a następnie spróbujemy zobaczyć tę księgę niejako od tyłu, to znaczy już po przedstawieniu tych wszystkich detali, ważnych moim zdaniem, detali, które pozwolą uchwycić całościowy obraz, zobaczymy to niejako z zaplecza. I wtedy może się okazać, że księga, której baliśmy się, obawialiśmy się, niesie mnóstwo odpowiedzi na różnego rodzaju troski, które albo już mieliśmy, albo mamy, albo może będziemy mieć. Literatura mądrościowa nie boi się trudnych pytań. Boi się łatwych odpowiedzi. I to widać w Księdze Hioba po prostu jak na dłoni. Pozwólcie Państwo, że tytułem wstępu przeczytam fragment, który znajduje się w końcowej części księgi, a który to fragment jest pewnego rodzaju zwieńczeniem debaty pomiędzy Hiobem i jego przyjaciółmi. Ale do tej debaty włączył się sam Bóg, który paradoksalnie i w sposób nieoczekiwany dla przyjaciół stanął po stronie Hioba, a ich przyjaciół, no niestety, ukarał, albo może inaczej, pokazał ucieczkę przed karą, jeśli tylko zwrócą się do tego, którego uważali za chłostanego przez Boga jakąś karą. I tak oto w 7 wierszu 42 rozdziału czytamy. Skoro Pan te słowa wypowiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu. To najstarszy spośród trzech przyjaciół, którzy przyszli do Hioba, aby go pocieszyć. O ich przyjściu czytamy w rozdziale 2. A teraz jesteśmy w 42. A więc do Elifaza z Temanu przemówił Bóg. Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob. Weźcie teraz 7 młodych cielców i 7 baranów, idźcie do sługi mego Hioba i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa Hiob będzie się za was modlił. Tylko ze względu na niego nic złego wam nie uczynię, choć nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak sługa mój Hiob. Poszli więc Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy, uczynili, jak im powiedział Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba. I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swoich przyjaciół. Już miałem wypieki na twarzy, kiedy czytałem ostatnią linijkę,
Dlatego, że absolutnie tłumaczenie to jest błędne i o tych błędach w tłumaczeniu chciałbym też Państwu powiedzieć w trakcie tego kursu. No, jest to oficjalne tłumaczenie, tak zwana Biblia tysiąclecia, ale przed błędami niestety tłumacz się nie ustrzegł. W tym fragmencie widać już wyraźnie, że dwukrotnie zostało powtórzone takie dobre świadectwo o Hiobie w kontraście do bardzo negatywnego zdania samego Pana Boga o przyjaciołach. To w kluczu całej lektury może być bardzo szokujące, dlatego że przez całą księgę, od momentu, kiedy przyjaciele włączają się do pewnej rozmowy, debaty z Hiobem, próbują przekonać go, żeby się przyznał do grzechów, które musiał popełnić, bo inaczej przecież Bóg by go tak nie ukarał. I tu jest właśnie kluczowe, że oni przychodzą i wchodzą w życie Hioba z dobrymi intencjami, o czym będziemy jeszcze mówić, ale zwycięża w nich to schematyczne myślenie o Bogu. Ten schemat niestety czai się w znanej nam już zasadzie retrybucji. Retrybucja, czyli odpłata. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jeżeli jesteś zły, musisz być ukarany. Jeżeli jesteś zły, spotka ci na pewno jakaś kara w postaci cierpienia, niepowodzenia, złych relacji i tak dalej. Jakby z drugiej strony patrząc, niepowodzenia, cierpienia, złe relacje od razu były traktowane jako kara. Zatem wniosek był jeden. Wcześniej musiał być jakiś grzech, jakieś przekroczenie Bożych przykazań. I oni właśnie z takim nastawieniem, takim bardzo schematycznym nastawieniem przychodzą i chcą wejść i wchodzą w dyskusję z Hiobem, niestety ostatecznie przynosząc mu o wiele więcej cierpienia, niż to wszystko warte. I tutaj właśnie Bóg w końcowej części księgi włącza się i przyjaciołom grozi palcem, mówiąc: wy nie mówiliście prawdy o mnie. Wydawało się, że dawaliście piękne katechezy o Bogu, który nie może się pomylić, o Bogu, który jest, przepraszam bardzo, miłosierny, ale sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, za złe karze i to natychmiast. Ale to nie był prawdziwy obraz. Hiob natomiast, który nie godził się z takim postawieniem sprawy, bo nie widział w sobie żadnego powodu do tego, żeby tak musiał cierpieć, ten Hiob odchodził usprawiedliwiony. Dwukrotnie Bóg wypowiadał o nim takie zdanie, że ten Hiob, ten mój sługa, to też jest bardzo ważny tytuł, o czym jeszcze będę mówił, mój sługa, mówi Bóg o nim, to jest jeden z największych tytułów, które można usłyszeć o ludziach zacnych w Starym Testamencie, mówił prawdę o mnie. Jak się okaże później, słowa te również można czytać, mówił prawdę do mnie. Mądrość nie polega tylko na tym, że się prawdę absorbuje, przyjmuje, ale także, że tą prawdę trzeba mówić, nawet jeżeli ona nie zgadza się z takim szablonowym do niej podejściem. No, wszystko to może jeszcze brzmieć dość tak enigmatycznie, ale przecież z enigmatyczną księgą mamy tutaj do czynienia, z księgą Hioba. Proszę Państwa, dlatego ten krótki fragment mówiący o tym, jak to Hiob został zrehabilitowany przez Boga i to w oczach przyjaciół, którzy odsądzali go od czci i wiary, ten fragment, w którym Bóg zrehabilitował swojego sługę i który odwrócił jego los ku dobremu, bo tak dokładnie brzmi ten dziesiąty wiersz, ten właśnie fragment niech posłuży nam za coś w rodzaju wstępu do wstępu. Przejdźmy zatem do początku naszej, mojej ukochanej księgi. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli jakoś spojrzeć na tę księgę całościowo, a zachęcam do tego, to się czasem wydaje takie, no jakieś takie rutyniarskie, takie szablonowe, żeby patrzeć na księgę, czy na jakąkolwiek księgę, na spis treści i nawet nieraz słyszałem, są profesorowie, którzy wymagają, żeby spis treści znać. Przekonałem się w swoim życiu studenta, że to wcale nie jest taka głupia metoda. Ja nie wymagam nigdy od studentów, żeby znali spis treści, ale sam ode mnie kiedyś tego wymagano na pewnym wykładzie i powiem Państwu, że w tym szaleństwie była jakaś metoda. Krótko mówiąc, spis treści albo pewien szablon, albo pewna struktura danego dzieła, jeśli zobaczymy ją w całości, to o wiele łatwiej będzie nam się poruszać po dziele, o którym mowa. W tym wypadku księdze Hioba. Księga Hioba ma taką strukturę kanapkową, powiedziałbym.
To znaczy, proszę sobie wyobrazić, mam nadzieję, że Państwo jeszcze już po posiłku, bo przed posiłkiem pewnie chciałoby się szybko wyłączyć i biec coś zjeść, a ja teraz będę trochę o jedzeniu. Wyobraźmy sobie kanapkę, która zawiera w sobie jakąś dobrą substancję, powiedzmy mięsną substancję, na którą Państwo czekacie. Więc mamy z góry i z dołu tę część, powiedziałbym, chlebową, natomiast w środku właśnie ta zasadnicza część, którą owe dwa kawałki bułki obejmują. I tak można sobie wyobrazić ową strukturę Księgi Hioba. Podobnie mieliśmy w Księdze Przysłów, jeśli Państwo pamiętają. Tam też mieliśmy wstęp, najpierw wstęp do wstępu, pierwszych 7 wierszy pierwszego rozdziału, ale wstęp, czyli prolog, zajmował nam tak naprawdę 9 rozdziałów. Potem mieliśmy tą zasadniczą część, te rzeczywiście Miszle Szlomo, czyli przysłowia Salomona, i dopiero w 31 rozdziale, w końcóweczce, też był epilog. Gdybyśmy spojrzeli na to właśnie tak z góry, to mamy prolog, epilog i w środku to, co takie właśnie mięsiste i co najbardziej pożywne wydawałoby się. Ale okazuje się, że to ze środka, gdyby to spożywać tak bez chleba, to niektórzy nawet sobie tego nie wyobrażają. To jest absolutnie nie do pomyślenia. W naszym przypadku ów prolog i epilog, bo ta księga chyba tak jest skonstruowana, zaczyna się prologiem, nie krótkim, dwurozdziałowym, i epilogiem, kilkunastowersowym, słusznym. Bez prologu i epilogu trudno byłoby nam uchwycić to wszystko, co dzieje się w zasadniczej części księgi. Toczy się debata pomiędzy badaczami, naukowcami, egzegetami, jaka jest relacja pomiędzy prologiem na przykład i tą częścią zasadniczą księgi, która zaczyna się od trzeciego rozdziału. Jaka jest relacja między tymi dwiema? Czy jest to relacja wynikania, czy jest to jakieś przypadkowe złączenie? Ta debata toczy się i będzie się pewnie długo jeszcze toczyła, ale ja jestem skłonny przypuszczać, tak jak znakomita większość egzegetów, że ten wstęp, te dwa pierwsze rozdziały służą temu, aby wyposażyć czytelnika w niezbędną porcję informacji, bez której nie poradziłby sobie z dalszą lekturą. Gdybyśmy odjęli te pierwsze dwa rozdziały prologu, cała reszta księgi jej interpretacja mogłaby przebiegać w różnych kierunkach, umówmy się, nie zawsze szczęśliwych. Potem więc od trzeciego rozdziału zaczyna się ta część zasadnicza, zwana też częścią poetycką. Proszę Państwa, od rozdziału trzeciego zacznijmy. Rozdział trzeci to tak zwana lamentacja. Tutaj widać wyraźnie pewne przejście, pewną metamorfozę, która dokonała się w postawie Hioba. O ile w pierwszych dwóch rozdziałach, tam gdzie spadały na niego dwukrotnie ogromne cierpienia, Hiob wykazał się niewzruszonym hartem ducha, o tyle w tym trzecim rozdziale nagle słyszymy Hioba, który przeklina dzień swojego poczęcia. To jest aż po prostu tak szokująca zmiana w jego postawie, że właśnie dlatego niektórzy mówią, nie ma tutaj wynikania czy połączeń. Te dwie części musiały być ze sobą, nie mogły być ze sobą złączone, musiały być osobno, pierwotnie, ponieważ jest ta szokująca zmiana w postawie Hioba. Myślę, że nie trzeba aż tak daleko idących wniosków wyciągać. Ludzie, choćby najbardziej, powiedziałbym, cisi i jakoś wewnętrznie uporządkowani, kiedy zmiażdżeni cierpieniem, jest taki moment, kiedy po prostu pozwalają sobie na dużo w sensie zmiany postawy i nie jest to nic nadzwyczajnego. To może dziwić, może zdumiewać, może gorszyć nawet to, co mówią. Może być tak różne od tego, co wyznawali w czasie, kiedy byli zdrowi, nie przytłoczeni cierpieniem. Może być tak różne od tego podejścia w czasie traumy, że nie mieści się to w głowie osobom postronnym. Ale to jest absolutnie normalne. I wydaje mi się, że właśnie to przejście jest niezwykle konieczne po to, by bohater, Hiob, był, powiedziałbym, wiarygodny w oczach czytelnika. Wiarygodny dlatego, że pierwsze dwa rozdziały pokazują nam niemalże, przepraszam za słowo, cyborga, który jakby niewrażliwy jest na cierpienie. Zarówno swoich najbliższych, stracił 10 dzieci, stracił majątek, dobytek i tak dalej. I to
nie zachwiało jego wewnętrzną równowagą. Nadal czcił Pana. Potem stracił także zdrowie i tutaj również nie nastąpił żaden rozstrój, gdy chodzi o harmonię, którą reprezentował. I to powoduje, że w oczach czytelnika może się wydawać aż po prostu nienaturalny, jakimś takim bajkowym wręcz czymś. Być może chodzi o i właśnie być może właśnie autorowi chodzi o to, by w tym trzecim rozdziale wreszcie, że tak powiem, ukonkretnić, tak jakoś pokazać, że chodzi rzeczywiście o postać z krwi i ciała. O tym, jak należy patrzeć na postać Hioba, czy jest to fikcyjna postać, czy rzeczywista, też jeszcze będę mówił. Na razie pokażmy tylko, czy zostańmy tylko przy tym, że widać tutaj tą metamorfozę człowieka, który pierwotnie był pełen takiej harmonii, jakby nie czuły na wszystkie cierpienia, które go dotykały i nagle po prostu jakby ta kropla, która przelała czarę goryczy, dała znać o sobie. To przejście w rozdziale trzecim jest bardzo widoczne, jak mówię, tam jest zawarta lamentacja. Hiob po raz pierwszy zabiera głos w tak dramatyczny sposób, tak dla przyjaciół, nawet bluźnierczy. On mówi tam rzeczy, które właściwie im się nie godzi słuchać, jako mędrcom. Są tam słowa przekleństwa względem dnia poczęcia, a kto sprawił, że on się począł? Bóg jest tam w domyśle, a zatem skoro przeklina się dzień poczęcia, czy noc, w którym począł się właśnie Hiob, to przecież pośrednio dotyka to jakby Stwórcę. To są rzeczy po prostu tak skandaliczne, że aż nie mieszczą się w uszach tych właśnie przyjaciół Hioba, którzy już wtedy towarzyszą. Przychodzą na końcu rozdziału drugiego, przychodzą i już są z nim. Ten jego lament, ta lamentacja w rozdziale trzecim powoduje efekt domina. Przyjaciele czują się poniekąd wywołani do tablicy i w czwartym rozdziale następuje seria dialogów. Przyjaciele poczuli się wywołani do tablicy, jak powiadam, i najstarszy z nich, Elifas, ją odpowiadać Hiobowi. Wszystko jest bardzo, tak powiedziałbym jeszcze, bardzo elegancko wypowiedziane, bardzo delikatnie, ale już znajdują się tam pewne wątki, które są, powiedziałbym, bardzo takie hardkorowe, jeśli chcemy powiedzieć językiem młodzieżowym. Ten czwarty rozdział rozpoczynający trzy serie dialogów, ja je nazywam rundami, dlatego że przypomina mi to mecz bokserski na ringu właśnie. Następuje tam wymiana ciosów takich werbalnych pomiędzy przyjaciółmi a Hiobem. Wszystko jest skonstruowane tak, że od pierwszego cyklu czy rundy mów najpierw wypowiada się przyjaciel, potem odpowiada na to Hiob, potem znowu przyjaciel, kolejny z przyjaciół, potem Hiob ma odpowiedź na jego słowa i potem znowu trzeci przyjaciel, Hiob znowu odpowiada i zamyka się pewien cykl, właśnie runda. Taki cykl trwa jeszcze do rozdziału praktycznie 27. Wtedy Hiob jest już niestety tak porażony nieczułością swoich przyjaciół, że decyduje się na to, by dalej iść już sam. I jakby nie chce mieć już ich u swego boku. Potrzebuje ich w pewnej kwestii, o której będę jeszcze mówił w tym wykładzie, ale w 27 rozdziale jest już dla niego jasne, że przyjaciele nie będą chcieli go wspierać w tym zmaganiu, którego się podjął. 28 rozdział jest bardzo taki, powiedziałbym, nieprzystający do całości. Wydaje się, że jest jakby obcym ciałem. Ja to nazywam przerwą na reklamę. 28 rozdział jest takim poematem o mądrości. Ktoś mógłby się zapytać, przepraszam bardzo, chwileczkę, tutaj mieliśmy dopiero co wstęp, jest jakaś fabuła, jest Hiob, jego rodzina, tutaj cierpienia. Tutaj jest potem seria mów, dialogów z przyjaciółmi, i wreszcie nagle wszystko się ucina i 28 rozdział to jest poemat o mądrości. Po co taki wtręt? Otóż moim zdaniem tutaj też jest bardzo wiele różnych opinii i w różny sposób jest tłumaczona obecność 28 rozdziału w całym korpusie księgi. Wydaje mi się, że chodzi o po prostu przerwę na reklamę. To znaczy
Przypomnijmy jeszcze raz, o co toczy się gra. Co jest w tle tych wszystkich rozważań, tych wszystkich słów, tych potoków słów, które płyną z ust zarówno Hioba, jak i jego przyjaciół. Zobaczmy, co jest faktycznie sednem sprawy. Jaka jest istota rzeczy? A istotą rzeczy jest tutaj mądrość. Wszystko się kręci wokół mądrości. Pamiętacie Państwo zapewne, kiedy rozmawialiśmy o Księdze Przysłów, tam też mówiliśmy o tym, że przysłowie są podane po coś, żeby zdobyć pewną dyscyplinę i mądrość, żeby ćwiczyć się w mądrości, potem żeby hart ducha sobie ćwiczyć, żeby zdobyć pewne wartości, cnoty społeczne itd., itd. Czyli te rozważania przysłów salomonowych służą, najkrócej mówiąc, pozyskiwaniu, pogłębianiu mądrości. I tutaj autor przypomina nam, że to wszystko, co się do tej pory działo, chociaż nasze myśli mogły błądzić po prostu w różnych kierunkach, bo jest tutaj tak wiele wątków, to autor przypomina nam, uwaga, wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, nawet jeśli się pogubiliście, dotyczy mądrości. Mądrości w czasach kryzysu. I to niekoniecznie w czasach koronawirusa, chociaż również. Zatem 28 rozdział przypomina jeszcze raz wszystkim, którzy mogli się w trakcie pogubić, czego dotyczy debata. Debata dotyczy mądrości. Potem następuje jakby znowu powrót do zasadniczej dynamiki i tym razem jednak Hiob znowu podejmuje wyzwanie. Hiob jest już sam. Trudno powiedzieć, czy przyjaciele już fizycznie nie są obecni, ale z pewnością Hiob już od 29 rozdziału jest w monologu. On już sam mówi. Od 29 do 31 rozdziału jest tam taka seria, właśnie taki długi wywód Hioba. Kończy się tak zwaną przysięgą niewinności w 31 rozdziale. Gdyby dobrze zrozumieć, mam nadzieję, że będę w stanie to Państwu wytłumaczyć, gdyby dobrze zrozumieć dynamikę 31 rozdziału i to, co nazwałem przysięgą niewinności, to po jej złożeniu, a taką składa Hiob, powinno nastąpić radykalne rozstrzygnięcie. Jeśli Hiob kłamie, że jest niewinny, Bóg powinien go natychmiast uśmiercić. Jeśli Hiob mówi prawdę, że jest niewinny, Bóg powinien się wstydzić i schować, przepraszam, pod miotłę z powodu tego, co zrobił Hiobowi. Takie dwa scenariusze rysują się przed czytelnikiem w związku z wiedzą, którą posiada na temat rzeczonej przysięgi niewinności. Ale w 31 rozdziale, kiedy ta przysięga wybrzmiewa, no cóż, właściwie nic się nie dzieje. Nic poza tym, że na scenę, przepraszam, ja tak sobie to wyobrażam, takie mam po prostu moje własne obrazy, na scenę wbiega nagle pewien młody mędrzec. Być może ktoś z tych właśnie Nearim, o których słyszeliśmy w Księdze Przysłów, być może ktoś, kto już trochę liznął mądrości i po prostu był zdegustowany tym, jak też wytrawni mędrcy, za jakich uważał trzech przyjaciół Hioba i sam Hiob, nie poradzili sobie z problemem mądrości, z dylematem cierpienia, z całym tym bagażem, z którym musieli się borykać. On wydaje się, takie powstaje wrażenie, że ów Elihu, który właśnie teraz w 32 rozdziale wbiega na scenę, on będzie chciał teraz uczyć co bardziej wytrawnych mędrców, bo jego zdaniem, no cóż, mędrcy poniekąd się skompromitowali. Ich mądrość na nic się nie przydała, dlatego niech przemówi młodość. Okazuje się, że tutaj też są oczywiście różne poglądy, ale w tych długich mowach Elihu właściwie też nie ma żadnego rozstrzygnięcia. Elihu nie odpowiedział na żadne z pytań, ani nie uzdrowił sytuacji. I można powiedzieć, że reprezentuje on tych wszystkich, którzy oczekiwaliby takich natychmiastowych rezultatów, natychmiastowych skutków po tym, kiedy podzielą się mądrością, doświadczeniem z innymi. No niestety, Elihu wydaje się gadułą, który nic właściwie do dynamiki księgi nie wnosi, chociaż jego mowy są bardzo długie i przekraczają takie jednostkowe wypowiedzi, gdy chodzi o długość, każdego z uczestników debaty, a więc trzech przyjaciół Hioba i jego samego.
a nawet są dłuższe niż późniejsze mowy samego Pana Boga. Są także irytujące, dlatego że czytelnik po 31 rozdziale, po wybrzmieniu słów Hioba, kiedy wybrzmiała przysięga niewinności, chce już wiedzieć, co z Hiobem, przeżył czy nie przeżył. A zamiast tego słyszy słowa nowej generacji, młodej generacji mędrca Elihu. I słucha tych słów, jakby cały czas z tyłu głowy mając pytanie, ale co z Hiobem? No, okazuje się w 38 rozdziale, kiedy Jahwe pojawia się, z dawna oczekiwany bohater, kiedy Jahwe się pojawia, okazuje się, że Hiob przeżył. Ale Pan Bóg też specjalnie się nie ma czego wstydzić. Pamiętacie Państwo, przed chwilą powiedziałem, że z tego rozstrzygnięcia, z tej przysięgi niewinności, dla ówczesnych czytelników mogły wynikać tylko dwa scenariusze. Albo Hiob nie przeżyje, bo Bóg ukaże go za krzywoprzysięstwo, albo Hiob mówi prawdę i wtedy Pan Bóg powinien schować się pod miotłę za to, co zrobił Hiobowi. Okazuje się, że w 38 rozdziale zarówno Pan Bóg, jak i Hiob żyją. O Bogu trudno powiedzieć, żeby nie żył, ale są obecni i nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek się chował pod miotłę, albo ktokolwiek miał umrzeć, czy został uśmiercony, albo aby na kogokolwiek się Bóg gniewał, w tym wypadku na Hioba. Następuje taka dziwna seria taka krótka runda mów pomiędzy Bogiem, Jahwe i Hiobem. Te mowy to są takie dwie rundy, z tym, że oczywiście to, co mówi Bóg, jest nieproporcjonalnie dłuższe od wypowiedzi Hioba. Ostatecznie w 42 rozdziale, w 6 wierszu, kończy się ta krótka runda, te dwie krótkie rundy mów pomiędzy Jahwe i Hiobem. Tak naprawdę nic z nich nie wynika, może by ktoś powiedział, bo Hiob miał mnóstwo pytań, natomiast na żadne z nich nie otrzymał odpowiedzi. Na przykład, dlaczego cierpienie? Skąd cierpienie? Dlaczego jego właśnie dotknęło? Albo dlaczego świat stanął na głowie? Bo też stawiał kiedyś takie tezy, że skoro sprawiedliwych dotyka cierpienie, wobec tego świat nie ma sensu, jakoś wszystko pogrążyło się w chaosie. Bóg zmierzył się z tymi wyzwaniami Hioba. Nie miał mu za złe, że tak właśnie stawiał pytania, czy takie tezy wygłaszał. I Hiob kończy tę debatę takimi słowami, które też będę Państwu podawał w nowym tłumaczeniu, że mianowicie jest pocieszony, że cokolwiek się nie wydarzyło, całe to jego wewnętrzne rozedrganie uległo teraz uspokojeniu. Jest pocieszony. To bardzo ważna informacja, zwłaszcza w kluczu tego, co rozpoczyna się w 7 wierszu 42 rozdziału. Tutaj bowiem wybrzmiewają słowa przeczytane na początku tego wykładu. Bóg zwraca się do przyjaciół Hioba i karci ich bardzo surowo za to, jak się zachowali. Okazali się bezduszni i jeszcze w tej bezduszności śmieli głosić prawdy rzekomo o Bogu. Bóg mówi, wyście nie mówili prawdy o mnie. I żeby nie było miło, Bóg powiada, teraz weźmiecie sporą ilość ofiar, zaniesiecie do Hioba, on będzie się za wami wstawiał i wtedy odpuszczę wam winy. To jest bardzo ciekawy wątek też, do którego będę chciał wrócić na końcu naszego wykładu. Nie w tym, ale w kolejnym odcinku. Wątek wstawiennictwa, który pojawia się w Księdze Hioba dwukrotnie. Na początku, w rozdziale pierwszym i na końcu, w rozdziale 42. Wstawiennictwo, które zarówno w Starym Testamencie pojawia się w kilku różnych odsłonach, a w Nowym Testamencie jest już pewną wartością dodaną. My znamy na przykład, na co dzień przerabiamy wstawianie się za nami świętych. To wszystko, ten kontakt, który mamy ze świętymi w niebie, jak wierzymy, z tymi, którzy otaczają tron Boży, nazywamy obcowaniem świętych. Wierzymy, że mamy z nimi kontakt, oni mogą się za nami wstawiać i wierzymy, że to wstawiennictwo, począwszy od Matki Bożej, poprzez wszystkich innych świętych, jest po prostu niesamowitą wartością dodaną właśnie w tej naszej Bożej rodzinie, gdzie wszyscy nazywamy się dziećmi Bożymi. Krótko mówiąc,
Hiob wstawia się tam za swoimi przyjaciółmi i właśnie ten moment wybiera Bóg na to, by odwrócić los Hioba. By z tego strasznego jego losu, bo przypominam, w 42 rozdziale, w 6 wierszu, Hiob powiada: jestem pocieszony. Ale mówi to tak, mówi to wciąż w sytuacji, kiedy no, jego życie właściwie się nie zmieniło. Ono ciągle zmierza, jest na takiej prostej, pochyłej w kierunku Szeolu. On jest ciągle chory, jego nikt nie uzdrowił. On ciągle jest chory i systematycznie zmierza, jakby zbliża się ku śmierci, temu momentowi śmierci, kiedy to właściwie jego życie przestanie istnieć. Ale mówi te słowa właśnie o pocieszeniu. Tymczasem Bóg w tym momencie, kiedy Hiob, pomimo tego, iż sam właściwie potrzebowałby wstawiennictwa, Hiob otrzymuje odwrócenie swojego losu, mówiąc tak obrazowo. Czyli Bóg jakby odwraca jego los. To wszystko, co było złe, w tym właśnie choroba, następuje, doznaje uzdrowienia. Ale nie jest to jednak bajkowy happy end, bo zaraz potem okaże się, że Hiob jeszcze miał poniekąd drugie życie tutaj na ziemi. Znowu liczną rodzinę, fantastyczne córki, dużo bogactw, jeszcze dużo członków rodziny otaczających go. Że no nie chodzi o jakiś taki bajkowy happy end. No, a ja tam byłem, miód i wino piłem na tym weselu, prawda? I tak to właśnie było. Nie. Dlaczego? Nie ma to bajkowego zakończenia. Bo Bóg rzeczywiście odwraca los Hioba na lepsze, ale nie ma mowy o tym, żeby, nie wiem, usunął mu z pamięci to, że cierpiał, żeby przywrócił do życia 10 jego dzieci, które postradały życie w katastrofie budowlanej. Nie ma mowy o tym. Hiob jakby ponownie zostaje dotknięty całym tym błogosławieństwem Bożym, które spływa na wszystkich pobożnych. I to jego drugie życie, ten jego jakby drugi rozdział w życiu, albo trzeci, bo drugim było chyba to cierpienie, jest właśnie taką żywą ilustracją tego, czego mędrzec może oczekiwać. Ale jak powiadam, nie jest to bajkowe zakończenie. Zależy mi na tym, żebyście Państwo bardzo dobrze to zrozumieli, bo tutaj byłoby to zbyt naiwne sądzić, że Hiob został przywrócony do dawnego stanu, jak chce choćby to tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Z całym szacunkiem dla tłumaczy, ale błąd! Nie ma tam nic takiego. Hiob nie został przywrócony do dawnego stanu. Nie. To byłoby zbyt banalne, naiwne, infantylne. Hiob zobaczył odwrócenie swojego losu na lepsze. I od tego momentu rozpoczyna się nowy początek w życiu mędrca, przez co autor pokazuje, że no, nawet w sytuacji jakiejś ekstremalnej zagrożenia życia Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zwłaszcza, gdy chodzi o mędrców, ludzi pobożnych, ludzi prawych, którzy Bogu się podobają, bo nie może być inaczej. Innymi słowy, jest tutaj pewna taka zupełnie nowa perspektywa. Proszę Państwa, gdy chodzi o prolog, pierwsze dwa rozdziały, to już wspomniałem, że w prologu zawarta jest taka niezbędna porcja informacji, niezbędna dla dalszej lektury. Gdybyśmy na przykład zapomnieli o pierwszych dwóch rozdziałach, gdybyśmy je usunęli z księgi i zaczęli wszystko od dość takich pełnych napięcia słów Hioba, gdzie przeklina on swój los, zupełnie inaczej patrzylibyśmy na głównego bohatera. Mogłoby powstać wrażenie, że faktycznie jest to jakiś złoczyńca, który teraz cierpi i któremu przyjaciele dobrze radzą, weź się w garść, przyznaj się do winy i tak dalej. Byłoby to możliwe, gdyby nie ów prolog. Te pierwsze dwa rozdziały, które wyposażają czytelnika w taką wiedzę nieodzowną dla dalszej lektury. Można jednak zobaczyć, jakby to powiedzieć, pewien kunszt, geniusz nawet autora bądź autorów, zawarty w tych dwóch rozdziałach. Ponieważ autor poniekąd daje nam iluzję wiedzy, z którą moglibyśmy no, na przykład odpowiedzieć na różne pytania, które ma Hiob, albo uzdrowić sytuację. Bo tak powstaje czasem takie wrażenie, że tam, gdzie jest cierpienie, wystarczy tylko wiedzieć dlaczego
i już się uratuje sytuację. No, czy nie działa to tak w nas, na zasadzie pewnego impulsu, kiedy dotknie nas coś złego? Słychać, za jakie grzechy? Co ja takiego zrobiłem? No i gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie, gdyby Bóg zechciał nam odpowiedzieć właśnie, że to za grzech taki, 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 no to wtedy powstaje wrażenie, że odpowiedź na te pytania, czy wiedza co do właśnie tych pytań, daje nam od razu możliwość rozwiązania sytuacji. Moglibyśmy wtedy wejść w jakiś spór zbiorowy nawet z Bogiem i wyjaśnić Mu wszystkie nasze intencje i jakoś wykłócić się o zupełnie inne konsekwencje. To nie działa. Przekonali się o tym przyjaciele, przekonają się o tym czytelnicy, że wiedza, która jest ważna, nie jest odpowiedzią i remedium na wszystkie troski. Takie wrażenie możemy odnieść także w życiu codziennym, powtórzę to jeszcze raz. Ale wiedza nie jest remedium na wszystkie troski. Przypomnijcie sobie Państwo, z jakim namaszczeniem autor Księgi Przysłów właśnie w 7 pierwszych wierszach tejże księgi opowiadał o tej wiedzy, która równała się mądrości, o rozeznaniu, o rozpoznaniu itd., itd. Mogło powstać wrażenie, że wystarczy tylko wiedzieć, żeby właściwie problemów w życiu uniknąć. Ale są takie elementy życia człowieka, gdzie nawet najbardziej gruntowna wiedza nie przydaje się na nic. Ale są rzeczy jeszcze ważniejsze od tejże wiedzy, mianowicie empatia i, uwaga, obecność. Będę jeszcze o tym mówił, ale przyjaciele Hioba, kiedy przyszli do niego i chcieli go pocieszać, nie znajdowali słów pocieszenia. Przez 7 dni i 7 nocy siedzieli obok niego, rozdarci wewnętrznie. Nikt z nich nie umiał powiedzieć słowa, które miałoby sens, które brzmiałoby jakoś wiarygodnie. No przecież nie przyszliby i nie mogli przyjść, poklepać go po plecach i powiedzieć, będzie dobrze. To brzmiałoby głupio. Więc nie mogli znaleźć odpowiedniego słowa i właściwie zrobili najlepszą rzecz z możliwych. To znaczy byli obok Hioba, darowali mu swoją obecność. Wszystkie problemy w tej księdze zaczynają się wówczas, kiedy przyjaciele próbują obdarować Hioba już nie tylko swoją obecnością, ale swoją wiedzą i swoją logiką. Jak już tylko wchodzą w dialog z nim, zaczynają się problemy i przysparzają Hiobowi więcej cierpień, niż mógł się spodziewać od przyjaciół. Proszę Państwa, gdybyśmy znowu mieli spojrzeć na te dwa pierwsze rozdziały prologu, to już jedną informację mamy, że jest to niezbędna porcja informacji dostarczona w tych dwóch rozdziałach, ale gdybyśmy mieli spojrzeć na nie w sposób taki jak na strukturę, to znowu wyłowilibyśmy pewne bardzo charakterystyczne urządzenie tychże dwóch rozdziałów. Jest tutaj 5 scen. Są to sceny, które gdyby znowu użyć takiego języka współczesnego i zobaczyć je w kluczu choćby telenowel, gdzie każda scena rozgrywa się w innym miejscu i gdybyśmy sobie wyobrazili, że w pierwszych 5 wierszach kamera po prostu idzie w kierunku Hioba i jego najbliższej rodziny, to kamera ta znajdowałaby się na poziomie ziemi, tu, gdzie my jesteśmy. W kolejnych wierszach, od 6 do 12, kamera natychmiast wchodzi do nieba, natychmiast przenosi czytelnika do nieba, tam, gdzie sam od razu za życia by nie wszedł. Wchodzimy do nieba i znajdujemy się na forum Synów Bożych, któremu przewodniczy sam Bóg. Jest tam taki bardzo ciekawy obraz. Synowie Boży, czyli aniołowie, gromadzący się wokół Boga. A wśród tychże Synów Bożych jest jeden bardzo szczególny, mianowicie Satan. Ha-Satan, czyli szatan. Ale szatan przez małe s. Szatan tutaj, będę jeszcze o tym mówił, to raczej funkcja niż faktycznie to, co byśmy chcieli tutaj zobaczyć, czyli właśnie szatan przez duże s, czyli ten byt zły, który jest no, jakby zdeterminowany, żeby generować zło, ludzi kusić, Bogu się sprzeciwiać i tak dalej. Ten akurat Satan, ha to rodzajnik określony, jest na usługach Boga. Jest kimś w rodzaju takiego prowokatora, który sprawdza ludzkie intencje. O tym za chwilę.
Okazuje się, że właśnie tam w niebie, gdzie przeniosła nas kamera w drugiej scenie, następuje, powiedziałbym, rozpoczęcie zasadniczej tragedii. Bóg godzi się na to, żeby Satan wypróbował intencje Hioba w ten sposób, że dotknie go cierpieniem. Cierpieniem, może nie bezpośrednio jego samego w sensie fizycznym, ale cierpieniem związanym z jego dziećmi, z jego rodziną. Następnie znowu kamera przenosi nas na ziemię i widzimy cały ten skutek tych postanowień, które zapadły w niebie, tam na niwie niebiańskiej. Giną dzieci Hioba, cały jego dobytek ulega rozkradzeniu. Hiob właściwie wszystko, co miał, może się z tym pożegnać. Ale w tym momencie wszystko jest zwieńczone Hiobowym, no, pięknym stwierdzeniem. Pan dał, Pan zabrał, niech imię jego będzie pochwalone. Znowu następuje przejście do czwartej sceny, gdzie znowu, tak sobie to wyobrażam, przeniesieni jesteśmy do nieba. Kamera daje nam wgląd do tego, co dzieje się właśnie w tej niedostępnej dla ludzi sferze niebiańskiej, gdzie zapadają decyzje na najwyższym szczeblu, nazwijmy to. I tam znowu Bóg szczyci się swoim sługą wobec Satan, szatana, mówiąc, no i co, widziałeś, jakiego mam fantastycznego sługę? Nie ma drugiego takiego na całym świecie jak on. No tak, ale szatan jakby jeszcze nie dowierzał i proponuje kolejną próbę. Bóg godzi się na tą próbę. Wtedy znowu wszystko, znowu, to znaczy kamera jakby schodzi, ten obiektyw kamery schodzi na ziemię, otrzymujemy wgląd do tego, co dzieje się z Hiobem po tym, w trakcie tego drugiego doświadczenia, kiedy zostaje dotknięty nieuleczalną chorobą. Kiedy z człowieka zamożnego, żyjącego w dostatku, niestety ląduje na obrzeżach swojej miejscowości, siedzi na kupie gnoju, tam dogorywa i właśnie spotyka się z nim, czy przychodzi do niego jego żona, albo towarzyszy mu, lepiej tak powiedzieć. I ona nawet jest tak zdruzgotana tym jego cierpieniem, że proponuje mu zakończenie żywota poprzez coś, co byłoby niesłychane. Po prostu proponuje mu samobójstwo w tamtym ówczesnym rozumieniu. To znaczy przeklinaj Boga i Bóg na pewno cię zabije. W ten sposób sobie skrócisz męczarnię. Hiob skarcił ją jeszcze za takie myślenie, mówiąc, że mówi jak kobieta nierozumna. Czy przyjęliśmy dobro z ręki Boga, zła nie możemy przyjąć? I wtedy też przychodzą w tej piątej scenie, przychodzą także przyjaciele. I są tak zdruzgotani tym, co widzą, ale nie mają już żadnych, na ten moment żadnych podpowiedzi w stylu żony Hioba i raczej tylko rozdzierają swoje szaty z bólu i cierpienia i towarzyszą Hiobowi przez 7 dni i 7 nocy. Oto, można by powiedzieć, ta struktura tak z grubsza patrząc. Czyli powtórzę jeszcze raz, mamy taką, można by taką sinusoidę wyrysować. Jesteśmy na ziemi z Hiobem, z jego rodziną, poznajemy jego charakterystykę, wprowadza nas autor do nieba, tam poznajemy Pana Boga i dostępujemy wiedzy, która jest obca tym bohaterom na ziemi, których dopiero co tam poznaliśmy. Ta wiedza jest zakryta przed Hiobem i jego rodziną. Wiedza dotycząca tego, co się dzieje w niebie. Potem znowu schodzimy na ziemię, widzimy tę tragedię, która dotyka Hioba i jego rodzinę i widzimy jego fantastyczne stanowisko, jego pełną ufności, wiarę i harmonię, której nie stracił pomimo tak wielkiej traumy. I znowu wchodzimy do nieba, znowu mamy dostęp do wiedzy, której Hiob nie ma, a której bardzo by sobie życzył, która jest, dawałoby się remedium na całe zło, no bo poznać dlaczego oznacza mieć połowę problemu za sobą. No nie. I wreszcie znowu schodzimy na ziemię, gdzie widzimy kolejne doświadczenie Hioba i poznajemy jego przyjaciół. Taka sinusoida, powiedziałbym. Moi drodzy, to ułożenie scen już sugeruje, że te pierwsze dwa rozdziały zostały bardzo skrupulatnie zaplanowane. Ktoś bardzo mądrze planował nad tym, żeby właśnie tak rozłożyć akcenty. Ten ktoś to był jakiś geniusz literacki. Nie znamy go z imienia i nazwiska, ale z pewnością po drugiej stronie życia ja będę się, jeżeli Pan Bóg przyjmie, będę się dopytywał, kto to był, bo widać wyraźnie,
No niebywały kunszt. Podzielił wszystko na piękne sceny, nadał wszystkiemu pewną dynamikę, jest tutaj fabuła. Wszystko odbywa się według jakiegoś, z jakąś właśnie taką wewnętrzną dynamiką. Jedno z drugiego wynika. Czytelnik ma wrażenie, że zostaje wyposażony w wiedzę, która w każdych innych warunkach dałaby mu tytuł do tego, żeby mówić jak jest i rozstrzygać sprawy i je załatwiać. No ale kiedy z takim myśleniem kończy lekturę drugiego rozdziału, okazuje się, że jakby to powiedzieć, cała ta wiedza, którą zdobył, na nic się nie przydaje. No bo co powiedziałby Hiobowi w takiej sytuacji? Ja wiem, jak to się wydarzyło, to tam za... No i co to by pomogło? W jaki sposób ukoiłoby to cierpienia Hioba? W jaki sposób zaradziłoby to sytuacji? I to jest pierwszy taki, powiedziałbym, strzał, który sprawia, że jeżeli pokładacie całą nadzieję w wiedzy o sprawach, o ludziach, o kwestiach i tak dalej, to są takie momenty w życiu, są takie sytuacje, w których wiedza na nic się nie przydaje. Ale przydała się ta obecność. Nie ma obecność przyjaciół. Czyli sinusoida, piękne sceny, które skutkują no, już takim zaciekawieniem czytelnika. Alonso Szekel, jeden z największych egzegetów ubiegłego stulecia, Alonso Szekel ukuł takie twierdzenie, lektura dramatyczna w odniesieniu do Księgi Hioba, zwłaszcza tych pierwszych dwóch rozdziałów. Lektura dramatyczna Księgi Hioba. Na czym to polega? Dramat, taki jak rozgrywa się w teatrze, w kilku odsłonach, jeżeli dobrze odegrany, sprawia, że człowiek staje się, ten widz staje się jego częścią. Ja byłem kiedyś na takiej sztuce romansa. Pamiętam, że razem z kilkudziesięcioma osobami na widowni uczestniczyliśmy w pewnym przedstawieniu, co do którego przebiegu nie byliśmy oczywiście świadomi, ale w pewnym momencie nastąpiło takie włączenie nas wszystkich do akcji. Otóż odbyło się to w ten sposób, że na scenie pewien aktor w przebraniu no, rodem z epoki Romeo i Julii, powiedziałbym, wygłaszał jakieś smutne kwestie dotyczące miłości, jakiegoś zawodu miłosnego i tak dalej. I to rzeczywiście było, to trwało minuty i już wszystkim nam się dłużyło. W pewnym momencie jeden z ludzi siedzących w drugim bądź trzecim rzędzie, wyraźnie w stanie wskazującym, tak przynajmniej dawało się odczuć po jego wypowiedzi bardzo głośnej w stronę aktora, który właśnie się produkował na scenie, powiada, ja już tego nie mogę słuchać, proszę, zakończmy to i tak dalej, i tak dalej. Włączyły się wtedy światła, przyszli państwo, tam przedstawiciele teatru, upomnieli go, on przepraszał. Sytuacja powtórzyła się jeszcze dwa razy. Pomimo tych pierwszych zapewnień, za trzecim razem nie wytrzymał już produkujący się na scenie aktor, wyciągnął taki kordzik i puścił się pędem ze sceny w stronę tegoż właśnie widza siedzącego w drugim bądź trzecim rzędzie. Kiedy ten zobaczył, że to nie przelewki, zaczął uciekać właśnie przez otwarte w tym momencie drzwi i w pewnym momencie znalazł się na scenie z nożem w plecach. My wszyscy, którzy chcieliśmy pohamować to nieładne, niegrzeczne zachowanie tego jednego z widzów, zwłaszcza kobiety, które były no tam... Jakoś bardzo niezręcznie się wszyscy tam czuliśmy, bo panie bardzo wyraźnie dawały wyraz swojemu niezadowoleniu. Potem okazało się, że pan ten był jednym z aktorów, którzy należeli do całego dramatu. Ale dzięki takiemu zabiegowi udało się aktorom, czy też autorowi sztuki, wciągnąć nas do dramatu. Wszyscy staliśmy się jego częścią, myślę o widowni. I tak naprawdę dobrze odegrana sztuka, jakakolwiek, jeżeli wzbudza w nas emocje, wzruszenia, strach, radość i tak dalej, sprawia, że stajemy się częścią tego właśnie widowiska. I o to właśnie chodzi także autorowi biblijnemu. Wspomniany Alonso Szekel powiada, że jeśli nie czytamy Hioba właśnie z takim nastawieniem, że sami staniemy się częścią tych bohaterów, o których tutaj słyszymy, to właściwie ta lektura będzie taka płytka zawsze.
Jeżeli dobrze się to zacznie czytać, to w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że nie wiadomo jak to się dzieje, ale stał się właśnie jednym z bohaterów tego świata, o którym zaczyna nabywać wiedzę. I to jest wtedy o wiele bardziej twórcza, rzeczywiście twórcza lektura, bo człowiek mierzy się z tymi samymi pytaniami, z którymi mierzy się Hiob, jego przyjaciele itd., itd. I tak samo jak oni, zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma wielokrotnie, w różnych sytuacjach, nie ma jasnych, czystych, prostych odpowiedzi na pytania, które nas nurtują, zwłaszcza gdy w grę wchodzi cierpienie, misterium par excellence. No dobrze, ale żeby to wszystko jakoś elegancko przebiegło, żeby ten wstęp mógł być tak przez nas przeżyty, musimy być świadomi też pewnych zabiegów, których dokonuje autor. O jednym już wspomniałem. Ta właśnie sceniczność, to znaczy pięć scen, które rozgrywają się tu i tu, na ziemi i w niebie. Ta wiedza, w którą wyposaża nas, mimo iż jest ona odjęta Hiobowi, daje nam ta wiedza iluzję, że no, dzięki niej będziemy się sprytniej, sprawniej, jakoś bardziej świadomie poruszać po całym dziele. To jest iluzja. No ale najpierw trzeba nam się odnieść do głównej postaci, do postaci Hioba. Proszę Państwa, i w tym miejscu trzeba by zrobić pewną dygresję. Kto to był Hiob, w jaki sposób się tutaj znalazł na kartach Pisma Świętego? Czy jest to rzeczywiście oryginalna postać pochodząca z jakiegoś etapu historii narodu wybranego? Czy może, proszę Państwa, chyba będę musiał rozczarować. Po pierwsze, powiedzmy sobie to uczciwie i od razu, Hiob jest postacią fikcyjną. Ajajajajaj, powiedzą niektórzy i pamiętam dokładnie to uczucie, jak na pewnym sympozjum również w ten sposób rozpocząłem swoje przedłożenie. Myślałem, że zostanę ukamienowany przez publiczność, dlatego że absolutnie spora jej część i byli tam także badacze, egzegeci, opowiadała się za autentycznością, znaczy za fizyczną realnością, historycznością Hioba. Ale to nie ma sensu. Takie opowiadanie się za historycznością Hioba nie ma sensu. To jest przypowieść. Państwo pamiętają Księgę Przysłów, Michelet, Shlomo. Mówiliśmy o tym, że Maszal to jest pojęcie bardzo szerokie. Ono obejmuje takie krótkie formy, jak właśnie ta mądrość w pigułce, czyli przysłowia, takie krótkie wersy, czasem rymowane, czasem żartobliwe, ale obejmuje również przypowieści i obejmuje dłuższe wywody, czy też nawet narracje, które mają jakby morał, pewne przesłanie. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim gatunkiem maszal. Cała Księga Hioba mogłaby być tak właśnie skategoryzowana. Maszal, czyli przysłowie, ale w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Z tej księgi ma wybrzmieć morał. Nie chodzi o to, żeby upierać się przy faktycznej historyczności Hioba, bo to nie ma sensu. To jakby niczemu nie służy. Raczej postać ta jest zbudowana jako podręcznikowy przykład mędrca, który za swoje wyjątkowe walory, które reprezentował, otrzymuje proporcjonalną odpłatę i co się potem dzieje. Hiob, ten biblijny, trzeba go raczej traktować jak motyw. Otóż z literatury Bliskiego Wschodu, którą udało się pozyskać w ciągu ostatnich dwóch stuleci, właściwie już trzech, znamy taki dokument, który pochodzi rodem z Sumeru, czyli takiego pierwszego wielkiego imperium, które jeszcze w piątym tysiącleciu zaczęło swoje istnienie na terenach Mezopotamii. Sumer w IV wieku, przepraszam, w IV tysiącleciu oczywiście, rozwinął pismo. Najpierw dla celów no, takich związanych z handlem. Zaczęto wymieniać się rzeczami, trzeba było notować, co komu dałem i tak dalej. Potem Sumerowie zorientowali się, że przy pomocy pisma, które wynaleźli, można było również komunikować myśli. Zaczęli więc spisywać różne rzeczy od praw, które trzeba było wprowadzić od momentu, kiedy własność się rozwija, ludzie zaczynają posiadać rzeczy,
potrzeba skodyfikowania pewnych praw, żeby no, rządziły one, żeby stanowiły one zasady interakcji w tym społeczeństwie. Potem okazało się, że to pismo nadaje się również do przelewania, że tak powiem, na kamień myśli, poezji, którą wówczas też znano i uprawiano, a także poematów różnego rodzaju. I właśnie z tej kultury, z kultury Sumeru, z końca trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem, znamy dokument, poemat, który nazywa się czasem sumeryjskim Hiobem, albo który nazywa się Hiob, przepraszam, jak nazywa się go poematem o człowieku i jego Bogu. Chodzi o postać, czy też motyw sprawiedliwego, cierpiącego. Ten motyw był niesłychanie trudny do zaakceptowania dla ludzi starożytnego Bliskiego Wschodu, bo zawierał wewnętrzną sprzeczność. Jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, no to niecierpiący. Jeśli cierpiący, to niesprawiedliwy. Czyli motyw cierpiącego sprawiedliwego albo sprawiedliwego cierpiącego to było coś nawzajem się wykluczającego. Ale takie problemy etyczne czy też socjologiczne stawiali sobie ludzie w tamtym czasie, którzy również mieli z tyłu głowy ową wspomnianą już wielokrotnie zasadę retrybucji. Oni wierzyli, że tak długo jak swoim bogom służą, jak bogów swoich trzymają w pewnej kondycji, w pewnym nastroju dobrym, tak długo mogą liczyć na ich życzliwość. Jeśli natomiast spotyka ich jakieś cierpienie, natychmiast tłumaczyli to jako karę, czy, która pochodzi bezpośrednio od danego bóstwa. Każde właściwie domostwo miało swoje bóstwo patronalne i to bóstwo było takim pośrednikiem na forum innych bogów i, można powiedzieć, załatwiało dla tej rodziny różne sprawy. To właśnie kiedy, nazwano to też obrazowo, kiedy takie bóstwo odwracało swoją twarz od swoich klientów, w tym wypadku danej rodziny, to uważano, że wtedy wszystkie demony, wszystkie możliwe złe duchy opadają natychmiast takich biedaków. I natychmiast należało po prostu zrozumieć, zdać sobie sprawę, przypomnieć sobie ewentualnie jakieś uchybienia, które nastąpiły względem tychże właśnie bóstw patronalnych. I wiedza na ten temat dawała natychmiast pewne remedium na to, na te wszystkie cierpienia, bo wiedząc o jakimś przewinieniu, nawet niechcianym, można było szybko to naprawić albo jakoś przynajmniej spróbować i wtedy liczyć na to, że bóstwo da się przebłagać i znowu spojrzy w naszym kierunku. To myślenie pobrzmiewa trochę w księdze Hioba, w mowach przyjaciół. Ale jak powiadam, ten poemat sumeryjski Hiob też ma właśnie w tle taką historię o pewnym człowieku, który był dobry, pobożny, który swojemu Bogu sprzyjał i nagle pewnego dnia dotyka go cierpienie. I on nie może sobie przypomnieć żadnego grzechu i płaczą z nim razem członkowie rodziny, opłakują go, bo to cierpienie jest tak ogromne. I wszyscy zachodzą w głowę, co też on takiego zrobił. Ostatecznie następuje pojednanie. Pojednanie z tym Bogiem, on jakoś czyni zadość temu wszystkiemu, co było uchybieniem i następuje pojednanie. Ale jeszcze raz powtórzę, ten motyw cierpiącego, sprawiedliwego cierpiącego jest obecny na Bliskim Wschodzie i jakby w różnych opowiadaniach rozprowadzany. Proszę Państwa, taki motyw, my też znamy te motywy. Ja zawsze powtarzam, motywem takim jest na przykład Kopciuszek. Proszę zobaczyć, ja nie wiem, nie znam się na tym, ale różnego rodzaju komedie romantyczne ten wątek, ten motyw mają w tle. Oto nagle jakaś osoba z niższych sfer nagle zostaje, wpada w oko komuś, kto należy do innej klasy w tym świecie i ten ktoś wciąga ją, że tak powiem, na wyżyny, na swoją półkę. Na przykład Pretty Woman, słynny film z Julią Roberts. Ale ten motyw znajduje się także w innych opowiadaniach. Tylko on stanowi taką pewną kanwę. Można by powiedzieć, że znając ten motyw, poniekąd wiemy, jak zakończy się dane dzieło,
Ale autorzy są na tyle kreatywni, że zanim zobaczymy ten właśnie happy end, to jeszcze zostaniemy przeprowadzeni przez mnóstwo różnych takich perypetii po drodze. Ale ten motyw zawsze gdzieś tam stoi w tle. I proszę zwrócić uwagę, ten wspomniany i udokumentowany już w Sumerze motyw cierpiącego sprawiedliwego, sprawiedliwego cierpiącego, również występuje w innych typach literatury, czy to babilońskiej, czy to asyryjskiej, i znajduje swoje odbicie również w Biblii. Państwo pamiętają również zapewne, że literatura mądrościowa jest niesłychanie, powiedziałbym, taka tolerancyjna i otwarta na różnego rodzaju literaturę pogańską nawet. Do tego stopnia, że zapożycza pełnymi garściami teksty, które mogą się przydać Izraelitom, a które niosą w sobie pewne bogactwo myśli, doświadczenia ludzkiego i tak dalej. Dlatego właśnie ten motyw cierpiącego, sprawiedliwego, sprawiedliwego, cierpiącego znalazł się również w tym korpusie sapiencjalnym. To nie jest coś absolutnie nowego. To jest coś, co intrygowało ludzi nie tylko w Izraelu. Izrael nie wynalazł tego motywu. On był obecny na Bliskim Wschodzie. On go po prostu tylko wykorzystał do przedstawienia pewnej historii, pewnej opowieści, która ma prowokować do myślenia. Ale kanwą jest właśnie wspomniany motyw sprawiedliwego cierpiącego. Nie ma więc powodu, by upierać się, że Hiob był postacią historyczną, bo to nie ma znaczenia dla autora. Jeszcze raz powtórzę, autor buduje go, buduje tę postać jako postać podręcznikową, która nawet ociera się o granice, jakby to powiedzieć, prawdopodobieństwa. To znaczy, aż w pewnym momencie trudno nawet uwierzyć, że w jednym człowieku może nastąpić taka kumulacja wartości, takich, o jakich czytamy w pierwszym już wierszu tej księgi. No, ale właśnie wszystko jest po to, żeby zbudować taki właśnie obraz człowieka doskonałego, fantastycznego mędrca, który w sposób proporcjonalny do tego, co sobą reprezentuje, w sensie wartości moralnych, mądrościowych, etycznych, żeby w sposób proporcjonalny zostaje nagrodzony. I co się dzieje później, kiedy spada na niego cierpienie, a nie powinno? Bo sprawiedliwy, cierpiący, to jak mówiłem, wykluczające się nawzajem pojęcia. Zatem, żeby zbudować tę postać Hioba, autor biblijny musi odwołać się do różnych, powiedziałbym, swoich strategii. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że Hiob nie jest Żydem. Nie jest Żydem. To wprowadzenie, które mamy w pierwszym rozdziale, czytamy tych pierwszych 5 wierszy, ono w żaden sposób nie sytuuje Hioba ani w grupie patriarchów Izraela, ani w grupie, nie wiem, tych, którzy wyszli z ziemi niewoli, ani w grupie ludzi, którzy mieszkali w Izraelu pod rządami tego czy innego króla, bynajmniej. Hiob jest poniekąd postacią znikąd. Przeczytajmy dokładnie, co mówi autor na temat Hioba. Żył w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał 7 synów i 3 córki. Majętność jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje 3 siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy mijał czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie, może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w sercach. Hiob zawsze tak postępował. Co można wyczytać o Hiobie z tych właśnie kilku wierszy? Po pierwsze, że jak mówię, nie był to Żyd ani Izraelita.
nie należał do patriarchów Izraela, chociaż powstaje wrażenie, i to jest na pewno celowe, że żyje on w czasach patriarchów. Dlaczego? Dlatego, że zachowuje się jak kapłan. On składa ofiary oczyszczenia za swoje dzieci. Te ofiary od czasu Mojżesza mogli składać jedynie kapłani. Natomiast wcześniej, w czasach patriarchów, Abraham na przykład, on, Izak, Jakub, oni składali ofiary jak kapłani właśnie. Byli takimi, to się nazywa pater familias. Oni wobec tego byli pośrednikami pomiędzy swoją rodziną a bóstwem. Więc przy pomocy tak skonstruowanej charakterystyki naszego bohatera, nasz autor wkłada go w ramy pewnego świata dawno przebrzmiałego, świata patriarchów. Ale też dlaczego tak robi? Moi drodzy, to jest bardzo typowe, że jak myślimy o czasach minionych, to mamy wrażenie, że kiedyś było lepiej. Jakoś ludzie byli życzliwsi, jakieś to były inne czasy. Nawet mówią ci, którzy przeżyli komunizm, że jakoś tak było wesele i ludzie jakoś tak bardziej ze sobą. Nie było tych wszystkich komórek, telewizorów, internetów i tak dalej. Ludzie byli jacyś lepsi. Patrząc wstecz, jesteśmy w stanie wyprodukować sobie taką wizję, bo nasza pamięć jest selektywna, nie pamięta tych złych rzeczy, tylko raczej te lepsze, jesteśmy sobie w stanie wyprodukować taką wizję innego, lepszego świata. Kiedy patrzymy, czy myślimy, mówimy o świecie naszych prababek, pradziadków, prapradziadków i tak dalej, to może powstać wrażenie, że właśnie kiedyś było lepiej, świat był jakiś inny, lepszy i tak dalej. A kiedy myślimy o na przykład początkach naszego narodu, słynna legenda o Czechu, Lechu, Rusie, to też mamy wrażenie, że to wszystko zrodziło się w jakiejś takiej idylli, takiej sielance, jakiejś takiej, no wszystko jakoś tak owiane jest pewną taką niesamowitością, ale to wszystko jest takie jakieś dobre, jakieś takie niesamowite. I tutaj podobnie. Chodzi o to, żeby nasz bohater pochodził z tych lepszych czasów, co do których jesteśmy w stanie tak myśleć, że to były rzeczywiście lepsze czasy, ludzie byli lepsi, zupełnie inne były problemy wtedy. Czasy patriarchów. Idealne. No, my wiemy, choćby z lektury tych biblijnych patriarchów, że idealnie nie było. Ale krótko mówiąc, to jest pewna konwencja, którą autor już tutaj stosuje. On wtłacza naszego bohatera w czasy bliżej nieokreślone, ale które mają pewne rysy znane nam z opowieści o patriarchach, a więc dawno, dawno temu. Proszę zobaczyć również, że mówi o tym, iż Hiob żył w ziemi Uz. Nie Oz jak Dorotka, tylko Uz. I co my czytamy w przypisie? Że jest to kraina w Arabii Skalistej koło Petry. Cóż. No, może tak. No, szczęść Boże tym wszystkim, którzy zidentyfikowali tę krainę. Raczej autorowi zależy na tym, żeby to było takie bardziej, umówmy się, takie niby konkretne, ale jednak rozmyte. Raczej niby taka iluzja konkretu, ale jednak rozmyte to wszystko. Czyli innymi słowy, żeby nasz bohater niby był z krwi i kości, niby konkretny, ale jednak ten nimb tajemniczości wokół niego, żeby sprawiał, iż jakoś wymyka się takiej totalnej naszej percepcji, zamknięciu go w dłonie, jak będzie potem mówił Kohelet, wszystko przemija, to też ten akurat bohater też no, jakoś nie chce nam zatrzymać się w dłoniach, jakoś nam się rozpływa. Niby coś wiemy o nim, ale jakoś nam się wymyka. Ta kraina Uz. No, skalista Arabia koło Petry. Proszę Państwa, no niech i tak będzie, ale to miejsce identyfikowano generalnie w różnych częściach Bliskiego Wschodu, ale tu też nie ma potrzeby identyfikowania go. To jest podobnie jak z Edenem, z rajem z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Nie ma potrzeby identyfikować dokładnie, gdzie to było. Było to na wschodzie. To jest najważniejsza informacja.
Czyli mamy tutaj informację o tym, że było to w Uz. Okej. Dla uprawdopodobnienia tej postaci, dla jakoś namalowania jej w sposób jeszcze bardziej konkretny, no bezsprzecznie chodzi o to, żeby zbudować konkretną postać, jakoś taką bardzo prawdopodobną, nadać jej pewne cechy, tożsamość i tak dalej, dla celów, o których mówiłem wcześniej, natomiast bez upierania się, że to było w jakimś tam konkretnym miejscu. Powiedzmy, że to była kraina Uz, tak? Na wschodzie. Informacja o tym, że było to na wschodzie, jest tutaj najważniejsza. Bo słyszymy, że był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Proszę Państwa, dla starożytnych wschód to jest ta idealna kraina. To tam właśnie wschodzi słońce, to tam zaczyna się wszelkie dobro. To jest kraina mądrości. Kraina mądrości, łagodności, wszelkiego dobra. Kiedy my, trochę inaczej usytuowani geograficznie, my, myślę, na przykład Polacy, kiedy my myślimy o wschodzie, to już nie mamy takich dobrych skojarzeń, prawda? Bo wschód nam się kojarzy ze Związkiem Radzieckim, z Rosją Carską, z tymi wszystkimi rzeczami, które w ciągu wieków historii nas ograniczały, jakoś tłumiły i tak dalej. Natomiast starożytni na Bliskim Wschodzie właśnie patrzyli na wschód jako w kierunku tej idealnej krainy. Proszę zauważyć, że kiedy wspomniany ogród Eden zostaje przywołany w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, to tam również, gdzie on jest umieszczony, na wschodzie. Proszę zwrócić uwagę, że również w Ewangeliach pobrzmiewa taki niuans, kiedy słyszymy u Mateusza, że przychodzą mędrcy, żeby pokłonić się Jezusowi, to skąd oni przychodzą? Ze wschodu. Zachód z kolei był dla starożytnych przeciwieństwem tego wszelkiego dobra, pomyślności, mądrości, które kojarzono ze wschodem. Jak spojrzymy na mapę, dla Hebrajczyków, dla Izraelitów, na zachodzie było morze. A morze to domena złego, to domena chaosu. To coś, co Pan Bóg pokonał niejako w momencie stwarzania, ale to morze nigdy nie dało za wygraną. Ono ciągle daje znać o sobie, gdyby tylko Pan Bóg na chwilkę tylko przymknął oko, już gotowe byłoby zalać ląd, znowu wydrzeć sobie te połaci lądu, dlatego że jest to właśnie, to są siły chaosu, przeciwne Bogu i stworzeniu. I proszę zauważyć, że właśnie dlatego Zachód dla Izraelitów był raczej domeną złego, tak bym powiedział. W morzu mieszka Lewiatan, nie chcemy tam specjalnie się identyfikować z morzem. My patrzymy w stronę wschodu, patrzymy na wschód. Starożytni Rzymianie mieli też taką sentencję ex oriente lux. Ze wschodu przychodzi światło. I to była sentencja, która dotyczyła fizycznie tego, że światło faktycznie ze wschodu, ale również mówiąca o tym, że różnego rodzaju cenione przez nich wartości, walory, towary również pochodziły właśnie ze wschodu, jakoś z tamtego kierunku najbardziej. To umiejscowienie Hioba w tej idylicznej krainie wschodu, szeroko rozumianego, również jest konwencją. Hiob nie jest byle kim. Jest najbardziej wybitnym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Jeżeli można było oczekiwać, że na wschodzie mieszkają jacyś ludzie, powiedziałbym, mądrzy, że stamtąd przybywa wszystko to, co dobre, co pożądane przez nas, to jeżeli najwybitniejszy pośród nich jest właśnie przedmiotem naszych rozważań, to, przepraszam, ale musimy stanąć na baczność. To jest informacja, która czytelnikowi od razu daje do zrozumienia, że mamy tutaj do czynienia z kimś wyjątkowym. Ten wyjątkowy ktoś okazuje się, że ma bardzo proporcjonalną do swojej wartości, które reprezentuje, bardzo proporcjonalne zasoby na zasadzie odpłaty. Ja te wartości, które Hiob reprezentuje, omówię w następnym wykładzie, gdyż to jest dość sporo omawiania, ale proszę mi tylko uwierzyć na słowo na razie, że Hiob tutaj jest pokazany jako człowiek, który właśnie reprezentuje ten podręcznikowy przykład człowieka wynagrodzonego przez Boga za te wartości, które z mądrością są kojarzone,
Skoro był to najwartościowszy człowiek, najwybitniejszy spośród ludzi wschodu, najbardziej szanowany, to, przepraszam za słowo, jak psu kość, należało mu się błogosławieństwo. Przypominam cały czas o zasadzie, którą mędrcy mają z tyłu głowy. Jesteś dobry, dobrze ci się będzie wiodło. Panu Bogu się podobasz, musisz otrzymać błogosławieństwo. Niemalże musisz, to jest jakby must. To ci się po prostu należy poniekąd. Jeśli jesteś zły, Bogu się nie podobasz, czekaj tylko na przekleństwo, czyli na różnego rodzaju kary i nieszczęścia, które na ciebie spadną. Hiob absolutnie należy do tej pierwszej kategorii. Na tym polega cała ta charakterystyka tego bohatera. Tak go buduje właśnie autor w tych pierwszych 5 wierszach. Ponieważ jest człowiekiem najwybitniejszym na wschodzie, w naturalny sposób należy mu się przeobfite błogosławieństwo, bo retrybucja w mocy, tak? No więc co on ma? Ma 7 synów, 7, liczba doskonała, i 3 córki też. Bóg lubi trójce, prawda? Mówimy. Niekoniecznie podzielali ten pogląd Hebrajczycy. W każdym razie mamy tutaj liczbę 10 dzieci. 10 to również pewna okrągła liczba, która stanowi pewien symbol. No to przepiękna rodzina. Bóg, zobaczcie, jak odwdzięczył się Hiobowi, jak go wynagrodził za mądrość, której nabył przez tyle lat, za wartości, które sobą reprezentował. Poza tym zauważmy też, że widać wyraźnie pewne też zamiłowanie do okrągłych liczb w tym inwentarzu, który tutaj wymienia autor. Miał 7 tysięcy owiec i 3 tysiące wielbłądów, razem 10 tysięcy. Ogromne stado. Znowu 10 tysięcy. Dziesiątka gdzieś w tle. Ogromna liczba. Wprost, nawet dzisiaj, gdy ktoś dysponowałby takim stadem 3 tysięcy wielbłądów, byłby to ktoś niezwykle bogaty. Podobno jeden wielbłąd w dzisiejszych czasach, taki tam 3-letni, może kosztować od 7 do 10 tysięcy dolarów. Ich mięso jest niezwykle drogie i kilka razy droższe od mięsa innych zwierząt, kóz, z baranów i tak dalej. Jest niezwykle delikatne, podobno. Nie znam się, nie jem mięsa. W każdym razie jest to, to są po prostu, gdyby ktoś założył takie okulary, przez które widziałby dolary, to są miliony biegających dolarów po stepie. Więc 7 tysięcy owiec, ogromne stado, 3 tysiące wielbłądów, 10 tysięcy już jest. Teraz 500, tak żeby 1000 utworzyć. 500 jarzm wołów i 500 oślic. 500, jest 1000. Potem wielka liczba służby. No wiadomo przecież, że Hiob tego wszystkiego sam nie oporządzał, nie oprzątał. Wobec tego potrzebował mnóstwo ludzi, którzy mogliby koło tej trzody się krzątać. Co więcej, Hiob posiadał jeszcze sporą liczbę nieruchomości, bo mowa jest o tym, że jego synowie, 7 tych synów, wyprawiali uczty w każdy, co tydzień, każdy w innym domu, prawda? W innym domu. Można domniemywać, że te nieruchomości albo Hiob posiadał i potem przekazał poszczególnym synom, albo w jakiś sposób były one ciągle Hiobowe. Także z tego opisu mamy tutaj następujące wnioski. Mamy tutaj postać, która nie jest Izraelitą. W następnym wykładzie powiem, dlaczego to jest ważne. To jest konwencja, którą zaprzągł autor do zbudowania tej postaci. Nie jest Izraelitą, nie żyje w czasach współczesnych czytelnikowi, tylko w zamierzchłej przeszłości, idyllicznej przeszłości. Jest najwybitniejszą postacią spośród wszystkich ludzi wschodu, tej idealnej krainy wschodniej. I jeśli jeszcze mamy do czynienia z najwybitniejszym przedstawicielem ludności tam zamieszkującej, mającej niejako dostęp większy do mądrości, to mamy do czynienia z takim mędrcem, którego można porównać, nie wiem, do Herkulesa mądrości. Wreszcie mamy do czynienia z człowiekiem, który został perfekcyjnie wynagrodzony za te wartości,
które reprezentował. Perfekcyjnie wynagrodzony w osobach swoich dzieci, wielodzietna rodzina, fantastyczne, 10 potomstwa, fantastyczne ruchomości, 4-kopytne, wielbłądy, oślice i tak dalej, fantastyczne zasoby sług, służących, którzy się zajmowali na co dzień tymi właśnie zwierzętami, oraz sporo nieruchomości. To czyniło z Hioba człowieka niezwykle zamożnego. Nikt się temu nie dziwi, ówczesny czytelnik się temu nie dziwi, gdyż te przymioty i cnoty, o których mowa już w pierwszym wierszu, czynią z Hioba postać tak wybitną, że prawie aż niemożliwą do przyjęcia. Tutaj jest trochę takie granie na granicy. Po prostu autor tak wiele skumulował tutaj dobrych cech, które opisują Hioba, i opisał go również, powiedziałbym, pośrednio, albo z drugiej strony, poprzez to, co posiadał, do tego stopnia, że każdy czytający to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony widzi tutaj człowieka no do granic po prostu ludzkich, powiedziałbym, możliwości, doskonałego. Człowieka, który jest takim podręcznikowym przykładem kogoś, kto zasługuje absolutnie na najwyższe laury ze strony Pana Boga, na najwyższe pochwały, i faktycznie tak się dzieje. Retrybucja jest w mocy, otrzymał swoją nagrodę i właściwie cały czas utrzymuje pewną linię wrażliwości na to, co Bóg mówi i co sobą reprezentuje. Proszę Państwa, zakończmy na razie tę pierwszą część związaną z Księgą Hioba. W następnym wykładzie pomówimy dalej o konwencjach, pokażemy całą dynamikę właśnie tego prologu, a także przejdziemy do mów i tak zwanego riv, czyli do kontrowersji, do sporu, który okazuje się kluczowym dla dalszej lektury tej księgi. Bardzo dziękuję za uwagę.